No i witam w kolejnej bitwie. Bitwa na mapie Stalingrad. Tryb bitwy oczywiście standardowy. Bohater bitwy Gakonier. Jeszcze tutaj bez klanu, ale teraz chyba już jest w klanie BTFE, jak dobrze kojarzę. Dlaczego akurat chcę pokazać tą powtórkę dzisiaj? Chciałbym pokazać, jak dużo znaczy zgranie zespołowe, czyli można powiedzieć w jakiś sposób zgrany i ogarnięty pluton w bitwie. Słuchajcie, oczywiście bohater jedzie na batczacie i plutonowy drugi jedzie też na batczacie i trzeci plutonowy na 121. Także słuchajcie, w tym momencie tutaj rozjeżdżają się na prawą stronę, znaczy jadą wszyscy plutonowi plus Gakonier. No i zobaczymy, co się będzie działo. Jak widać, jakąś tam odznakę biegłości już. Jedną odznakę biegłości na Lufie już posiada tutaj Gakonier. Zobaczymy, jaki będą mieli pomysł na rozegranie tej gry, tej bitwy. Jak widać, w tej bitwie Gakonier świeci się na niebiesko, czyli prawdopodobnie jakiś wystąpił w międzyczasie gdzieś wcześniej team kill. Być może jakiś nieumyślny, no nie wnikajmy, mimo to świeci się na niebiesko. Taka ciekawostka. Losowanie dość ciekawe. Tutaj jest sporo dziewiątek, sporo ósemek. Jest w sumie, są tylko w sumie cztery czołgi po przeciwnej stronie dziesiątego tieru. Także tutaj można powiedzieć, nie ma żadnych czołgów medowych dziesiątego tieru, także tutaj pod tym względem mają przewagę właśnie nasi bohaterowie, bo jest ich więcej, bo ta bitwa będzie dotyczyła praktycznie całego plutonu. Pierwszy czołg przed momentem wyeliminowany, był to Tygrys. Nie był to jakiś tam bardzo groźny przeciwnik dla takiego plutonu, jaki stanowią właśnie 121 plus 2 batczaty. Przed momentem został wyeliminowany także T-44, także w tym momencie mamy już przewagę i wynik 2 do 1. No i zobaczymy, co się będzie działo dalej. W tym momencie Gakonier przeładowuje, gdyż troszeczkę się wystrzelał. Większość sił przeciwnika poszła naszą lewą flanką i bardziej środkiem. Prawa strona, jak widać, została zostawiona praktycznie na samopas. Gdzieś tutaj samotny IS trzeci się przedziera, ale tutaj widać, postanawiałem tego ISa trzeciego chyba zostawić i Tygrysa drugiego. Jadą chyba na tyły tego Jagdtigera, E4, pomóc tam właśnie, odciążyć właśnie tą naszą lewą flankę. Jak widzimy, w tym momencie pluton ma już 5 fragów na koncie. Tutaj sporo strzałów oddanych w tego Jagdtigera, ale niestety niefartowne 4 pociski, tylko jeden detak. Przy piątym pocisku dopiero było trafienie z penetracją. Troszeczkę szkoda, gdyż z 5 pocisków został tylko praktycznie jeden wykorzystany. No ale tak czasem bywa. No jak widzimy tutaj w tym momencie, nie wiem dlaczego tak było słabo z tą celnością w tym patchacie. Pojawia się samotna E4, niestety Gakonier jest na reloadzie. Jest to fajny kąsek tutaj. Jak odda strzał, mamy około 17 do 18 sekund, żeby podjechać, żeby go próbować gdzieś objechać. Jest tutaj nas sporo, E4 zajęła się tamtymi czołgami, Gakonier postanawia właściwie go teraz w tym momencie troszeczkę objechać. Wyjeżdża na tył, E4 nie obieruci całkowicie wieży, więc w tej pozycji jesteśmy praktycznie bezpieczni. No i E4 została wykończona, ponad 2500 uszkodzeń już zrobione na koncie Gakoniera. Jako pluton mamy w tym momencie 7 fragów. Wynik 7 do 7, czyli jak widzimy, wszystkie fragi zdobywa jak na razie właściwie pluton właśnie naszego bohatera. W tym momencie jest to 8 frag. Zostaje już niewiele czołgów w naszej drużynie. Wynik 8 do 8. Przeciwnik ma ciągle 30 tierem również, także 8 do 9. Także tutaj jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Jeżeli chodzi o pulę HP obu drużyn, to drużyna przeciwna niestety dysponuje 3000 więcej HP niż nasza drużyna. Tutaj wyjechał Gakonier na T57, która szczęśliwie w nas nie trafiła. Zwróćcie uwagę również na to, że Gakonier posiada bardzo dużo HP jeszcze, także jedzie oszczędnie. W tym momencie olbrzymie szczęście, jak pancer S100, nie wiem jakim cudem odbił się od Batchata. Co jest praktycznie bardzo mało możliwe.
No i za to w tym momencie ten jakpancerz 100 zostanie bardzo mocno pokarany, gdyż zostało mu jedynie 166 życia, ale niestety Gakonier wystrzelał się ze swoich pestek i musi uciekać. Znowu dingnięcie, tym razem Centurion odbił się od Bloodchata. AMX-50 chyba 120 nie trafił, 50-100 przepraszam, nie trafił w Gakoniera. Także teraz jesteśmy w odwrocie. Jak widzimy, ten Centurion ciągle goni tutaj Gakoniera, tutaj umiejętnie wykorzystuje, albo nie wiem, czy przypadkiem, czy świadomie, zasłony i ucieka przed tym właśnie Centurionem. Jeszcze zostało 5 sekund do przeładowania. Miejmy nadzieję, że ten Centurion ciągle za nami jedzie. Będzie w tym momencie łatwym kąskiem właśnie dla Batchata. Niestety w którymś z momentów, w którym nie zauważyłem niedawno, gdzieś 121 z naszego plutonu została już wykluczona z gry. 11 fragów na koncie naszego plutonu. Tutaj wyjeżdża IS-7, dostał dwie buły. Gakonier postanowił prawdopodobnie przyjąć tam jedną bułę, aby skończyć tego IS-7. Także mamy już jako pluton, w tym momencie ginie plutonowy właśnie Gakoniera i zostaje sam z plutonu przeciwko dwóm czołgom przeciwnika. Tutaj Foch się znowu dingnął. Jak widzimy, naprawdę bardzo dużo odbić notuje ten Batchat. Także tutaj Serb widać się uśmiechnął do Gakoniera, że odbił bardzo dużo, gdyż to jest bardzo papierowy czołg. Także bardzo, bardzo dużo szczęścia, gdyż ta bitwa mogła się dla Gakoniera skończyć już bardzo dawno temu. A dzięki temu ma jeszcze prawie 700 HP na swoim koncie i może tutaj rozgrywać ciągle tą grę. Niestety zostaliśmy sami przeciwko dwóm niszczycielom czołgów, z tym, że jeden z tych niszczycieli czołgów może nas one-shotować praktycznie, więc trzeba bardzo uważać. Jak widzimy, wszystkie fragi, jakie są zrobione do tej pory w grze, czyli te 13 fragów, jest zrobione wyłącznie przez pluton właśnie Gakoniera. Także drużyna, zobaczymy przy tablicy wyników, jak to się rozłoży, jeżeli chodzi o zadany damage właśnie, czy to było tylko dobijanie, czy to była właściwie walka i był damage i były fragi. Gakonier przeładowany, teraz jeździ, próbuje wyczaić, z której strony przyjedzie właśnie przeciwnik. Ustawia się za kapem, licząc na to, że rzeczywiście wjadą tutaj na kapa i on sobie będzie tutaj ich oklepywał. Na razie troszeczkę takiej nerwowej gry, troszeczkę wyczekiwania, sprawdzania jedni, sprawdzają drugich. Trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby nie wyjechać pod lufę jak pancera Esto. Na foszu, jak widać, też nie jest jakiś tam z pierwszej łapanki gracz, tylko już coś gracz, który coś tam potrafi, coś wie o tej grze, więc trzeba bardzo, bardzo uważać. Gdyż fosz może też nas złapać na traka i też może być duży problem z nim. Kap objechany, przeciwnika jak nie było widać, tak nie widać, a nasza artyleria stoi na plaży. Także no, nie możemy na tej mapie niestety bardzo liczyć na jej pomoc. Chociaż w niektóre miejsca są przestrzały, ale to nie jest jakaś mapa stworzona specjalnie pod artylerię. W tym momencie na kapa wjeżdża jeden czołg. Miejmy nadzieję, że jest samotny, że nie będzie miał żadnego wsparcia. To będzie łatwiej wtedy go wyeliminować. Może trzeba uważać, bo może być to podpucha. Gdzieś może być zaczajony drugi czołg, który może tylko czekać, aż my wyjedziemy właśnie. Jak widać, zaświecił się właśnie jak pancerz Esto, jest na końcóweczce. Artyleria gdzieś tam się próbuje przestawić, próbuje złapać przestrzał właśnie na tego jak pancera jest to prawdopodobnie. Także jeżeli Gakonier zaświeci tutaj właśnie tego jak pancera, to prawdopodobnie artyleria będzie próbowała go zdekapować lub wyeliminować. Dostajemy żaróweczkę. Jak pancer nas zaświeca. Trzeba bardzo uważać, gdyż teraz przeciwnik wie, gdzie jesteśmy. Foch może już się w tym momencie przestawiać gdzieś po to, aby właśnie. A nie, Foch jest też już teraz na kapie. 14, 13, 12 sekund do końca. Także trzeba podjąć jakieś działania, aby cokolwiek tutaj zrobić, żeby nie przegrać bitwy. No niefortunnie ten pancer odwrócił się w ogóle od nas, co było naprawdę dużym błędem z jego strony. No i tutaj właśnie.
artyleria przestrzeliła nad foszem, no i w tym momencie Kachonier wyeliminuje fosza. No i jesteśmy przy tablicy wyników. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie będzie to bitwa, która będzie miała pokazywać jakiś mega indywidualny wynik. Chodziło tutaj o pokazanie, co potrafi zrobić zgrany Pluton. Gakonier sam oczywiście wbił w tej bitwie mastereczkę, wbił medal obrońcy, High Caliber, jak i również Top Gun, a także ostateczne poświęcenie. Oczywiście wynik rozstrzygnięty na korzyść Plutonu, 15 fragów zdobyte właśnie przez ten Pluton. No i tak jak też wspomniałem, mieliśmy sprawdzić na koniec, czy było to tylko dobijanie fragów, czy też to była oczywiście walka. Jak zwrócicie uwagę, trzy pierwsze wyniki pod względem damage'u w drużynie oczywiście zdobył Pluton Gakoniera. Sam Gakonier zdobył prawie 7000 damage'u. Drugi, 120 gracz zdobył ponad 6000 damage'u. No i trzeci gracz na czacie zdobył prawie 4000 damage'u. Także bitwa z ich strony. Naprawdę wielki kunszt. Tutaj ładne zgranie, pewnie dobra komunikacja. Robili co mogli, dwoili, troili się. Należy zwrócić też uwagę, że IS-7 w drużynie przeciwnej zdobył też dosyć ładny wynik. Także tutaj naprawdę świetny wynik wykręcony. Gratuluję oczywiście drużyny i oby więcej takich Plutonów. No i słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Jeżeli podobało się, to subskrybujcie, piszcie komentarze. Czekam na sugestie i inne pomysły. Na razie i do usłyszenia.